Kazał mu
Kolejny kruk, dziękuję bardzo. O imię Lenta i Kruki i Biel ze słynnego albumu Nol Miry Kubasińskiej. 12 lipca 2015 roku. Protokół obrad jury 9 Festiwalu imienia Miry Kubasińskiej Wielki Ogień. Jury w składzie Zbigniew Paweł, Niko Nikodemski, przewodniczący. Leszek Dziarek i Andrzej Chochu. Otóż to jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia. Otóż proszę Państwa, równorzędne wyróżnienia, każde w kwocie 1000 zł otrzymują. Gitarzysta z zespołu Limit Blues, Paul W. Poprosimy kapelę Limit Blues. Zostajemy na scenie, najlepiej byłoby, gdyby wszyscy muzycy się pokazali. Kolejne wyróżnienie w tej samej wysokości otrzymuje perkusista grupy Raincoat, Marek Skowron. Następne wyróżnienie dla basisty zespołu Folia, Rafała Baki. Kolejne wyróżnienie, jak Państwo widzą, jury się bardzo rozbrykało. Uznało, że poziom festiwalu jest wysoki, stąd tyle nagród. Kolejne wyróżnienie w takiej samej wysokości dla harmonijkarza z grupy Hot Tamales, Łukasza Pietrzaka. Ta scena pomieści wszystkich, jakoś się spróbujmy porozsuwać. I następne wyróżnienie dla wokalisty grupy Big Queens, Macieja Dańca. Wyróżnienie dla wokalistki grupy Kruki, Pauliny Lendy. I wreszcie wyróżnienie za cover Miry Kubasińskiej, Marcin Kruk i Karol Zieliński. Proszę Państwa, ta chwila napięcia jest bardzo słuszna, bo skończyły się wyróżnienia, a zaczynają się nagrody. Pierwsza nagroda za cover Miry Kubasińskiej w wysokości 2000 zł wędruje do Pauliny Lendy i grupy Kruki. No i słusznie, słusznie. No i nagrody zespołowe. Trzecia nagroda w wysokości 2000 zł dla grupy Holik.
Druga nagroda. Chodźmy. W wysokości 3000 zł dla zespołu Folia. No i tu duża przerwa, ponieważ pierwszą nagrodę w wysokości 7000 zł 9 Festiwalu Wielki Ogień imienia Miry Kubasińskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim otrzymuje Paulina Lenda i Grupa Kruki. Czyli wyjeżdżają z trzema nagrodami. Będą grać w przyszłym roku na 10. Wielkim Ogniu pełny recital. Lecz to nie ja, nie ja, nie ja, nie mogę tak nie cieszyć się.
jeszcze czas, by użyć młodych.